Czy na planecie pokrytej w 70% wodą może jej kiedyś zabraknąć? Wydaje się, że jest to nieskończony zasób, również w Polsce, poprzecinanej siecią rzek z dostępem do morza, gdzie takich miejsc jak to nie brakuje. Jednak statystyki mówią coś innego. Dostęp do odnawialnych źródeł wody pitnej wynosi w naszym kraju zaledwie 1400 metrów sześciennych na mieszkańca, podczas gdy średnia światowa jest na poziomie 5000 metrów sześciennych. Ta liczba doskonale mówi o naszej sytuacji z dostępem do wody pitnej. W Polsce borykamy się również z problemem wydłużonych okresów suszy i nawalnych opadów deszczu. Jakie są rozwiązania dla problemu wahania dostępu do wody pitnej? O tym porozmawiam dzisiaj z uczestnikami i organizatorami bardzo ciekawego przedsięwzięcia. Marku. Cześć, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Opowiesz mi proszę, co się tutaj dzieje? Budujemy tutaj ogród deszczowy. Ogród deszczowy, który ma za zadanie zatrzymać wodę w środowisku i wzmocnić retencję tego miejsca, które jest tutaj. No widzimy, że kostka brukowa jest zdominowała, więc chcemy tutaj wprowadzić taki element, który będzie służył środowisku i przyrodzie. Także budujemy sobie tutaj ogród deszczowy w pojemniku, w takich skrzyniach, które wyglądają jak drewniane, ale są betonowe. No, podeszliśmy do tego w ten sposób, że jednak muszą przetrwać przy dzieciach, które tutaj często bywają, no bo jesteśmy przy przedszkolu. Na pewno łatwiej nam zbudować ogród deszczowy z betonu, ale wygląda on jak trwałego materiału, tak. Pokażesz mi, nad czym pracują? Bardzo chętnie. Jest to taki, w cudzysłowie, basenik, który będzie wypełnieniem skrzyni i w nim będzie się zbierała woda. Oczywiście musi być szczelny i teraz przygotowuje ekipa basen. Nad czym tak pracujecie dzielnie? Słyszałam, że nie jest to wcale proste zadanie, które macie do wykonania. Staramy się, na razie mierzymy, czy będzie pasować do skrzyni. Widzę tutaj duży progres i mam nadzieję, że już to jest końcówka prac i będzie wszystko ok. Także tutaj będzie jeszcze wypełnienie i woda, mamy nadzieję, a potem roślinki będą rosły. Jak to ma działać? Tam mamy dach, którego powierzchnię dobraliśmy tak, a właściwie powierzchnię ogrodu deszczowego dobraliśmy do tego dachu, tak żeby ten dach zasilił ogród deszczowy. Wiadomo, jaka jest mniej więcej stała średnia opadów. Zerknijmy. Rura spustowa do tego ogrodu jest tylko jedna, więc tylko z części tegoż dachu kierujemy wodę do ogrodu. Oczywiście te skrzynie łączą się ze sobą w pewien sposób, przelewać będzie się woda i na końcu odpływać z powrotem też do kanalizacji, ale mamy nadzieję, że to będzie taki bufor przy na przykład gwałtownych opadach. Ta skrzynia zatrzyma dość dużą ilość wody i spowoduje to, że może jakieś miejsce nie zostanie na przykład zalane. O, jak idealnie. Oceniaj. Idealnie. Tak? Nie, no myślę, że fantastycznie. Ale to już nie jest aż takie istotne, gdyż to i tak będzie zasypane wszystko. Na razie zostawmy i umieszczajmy kolejne folie w kolejnych skrzyniach. Skrzynie są już wypełnione foliami. Teraz tutaj widzę, że działają z keramzytem. Tak, działają z keramzytem, czyli takim podstawowym wypełnieniem ogrodu deszczowego. Na samym spodzie dość duża grubość. Ile centymetrów tego keramzytu Tutaj tego keramzytu musi wejść tyle, żeby dopełnić do odpływu przelewowego. Z reguły jest to tak 2/3 keramzytu, 1/3 piachu, a ta warstwa, gdzie dzieje się to, co najważniejsze, czyli życie, ona jest taka najmniejsza, nawet 5 cm może mieć grubość ziemia. Jak to możliwe? No, tak to możliwe. Niektóre ogrody nawet robią bez ziemi zupełnie i rośliny i tak sobie radzą wśród kamyków. Pobierają znajdują wszystko. Tę wodę. Dokładnie tak. Także zobaczmy, jak działają. Jedzie kolejna partia. Kolejna partia keramzytu. Boże, także jak dzielnie. Ile waży taka taczka? No nie, jest niespodziewanie lekka. Może dlatego, że bardzo dużo na siłownię. To może być to. Więc tutaj to jest żaden wysiłek, prawda? No jest głównie integracja, jest przyjemnie, bawimy się świetnie i integrujemy Super. Się.
A myślisz, że da się przenieść takie działania tego typu, nie wiem czy na taką skalę, też właśnie do własnych ogródków, na własne podwórka pod blokiem? Jak najbardziej. Ja namówiłam już rodziców, tak? Będą mieszkają w domku pod miastem, więc zakładają ogród deszczowy. Będą zakładać, tak, i zbiornik retencyjny na wodę z dachu po prostu domu, więc, więc tak. Można i trzeba. I właśnie po to robimy, żeby dać przykład. Dzień dobry. Cześć. Widzę, że dzielnie pracujecie. Dokładnie tak. Tak? Fajnie jest się pobawić znowu w piachu, trochę pobrudzić. Świetnie jest przypomnieć sobie czasy dzieciństwa. No ale takich ogrodów deszczowych chyba w dzieciństwie nie zakładaliście. Jeszcze nie miałem okazji nawet w życiu dorosłym budować takiego ogrodu. Jest to świetna zabawa, świetna inicjatywa. To nie zagaduję. Działajcie. Pewnie. Owocnej pracy. Dziękujemy. Czy za bardzo zabetonowaliśmy nasze miasta, czy właśnie za bardzo wyparliśmy naturę z miast, dlatego nie jesteśmy w stanie sobie z nią tak poradzić? Przerasta nas? Tak, tak. Miasta są za bardzo uszczelnione, to znaczy woda spływa z powierzchni zabetonowanych, zaasfaltowanych, utwardzonych bardzo szybko i tą wodę tracimy właściwie bezpowrotnie, bo woda, która spłynie do kanalizacji, szybko trafia do oszczelni ścieków, stamtąd do rzeki, za kilka dni już jest w morzu i ona już nigdy do nas nie wróci. No, stąd mamy bardzo pogłębiającą się suszę taką, która dotyczy nie tylko tego, co widzimy na zewnątrz, ale też wód gruntowych. No, ten kryzys wodny będzie się w Polsce na pewno pogłębiał. No, jednym ze sposobów na radzenie sobie z tym problemem jest właśnie zazielenianie miast i rozszczelnianie powierzchni miast. Czy budowanie właśnie takich ogrodów deszczowych jest w stanie pomóc nam lokalnie? Tak, na pewno. Właśnie jednym ze skutków takich pozytywnych efektów budowy wielu ogrodów deszczowych jest zmniejszenie zagrożenia podtopieniami. Jeżeli mamy ogród nawet stosunkowo niewielkiej pojemności, ale taki, który potrafi zatrzymać wodę, ten spływ wody do kanalizacji nawet na kilka minut, to w przypadku powodzi błyskawicznych te kilka minut mogą okazać się kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Czyli wielość tych urządzeń, takich nawet drobnych, znacząco może ograniczyć ten gwałtowny przybór wody w systemie kanalizacyjnym. Więc rozumiem, że aby żyło nam się lepiej w miastach, powinniśmy wypierać z niej beton, a zapraszać więcej zieleni do krajobrazu miejskiego. Zgadza się? Tak, tak powinniśmy robić. Bartek, opowiesz coś więcej o tym, jakie rośliny możemy do tych donic wsadzić? Oczywiście. Muszą być to rośliny hydrofitowe, czyli to takie, które tolerują dużą ilość wody albo nawet lubią rosnąć w takim wodzie, w takich bagnach, na torfowiskach. Aha. Czyli takie wilgotne środowisko jest dla nich wskazane, ale jednocześnie poradzą sobie, jak będzie krótkokrwawy okres suszy, czyli po prostu zmagazynują sobie wodę w kłączach. Co mogę wsadzić dzisiaj do ziemi? Co byśmy sobie tutaj wsadzili? To może... Co byś chciała, wybierz. Właśnie, może albo właśnie może tą wiązówkę, bo ona jest taka chyba bardzo najbardziej chętnie charakterystyczna takich ogrodów deszczowych, najlepiej sobie radzi. Mhm. Super. To będzie idealne. To chodźcie mnie. A ja wezmę to. Dobra, już powoli czuć jej zapach. To będzie dobre miejsce dla wiązówki. Tutaj właśnie? Tak. Tutaj mamy dużo wody spływającej prosto z tego dachu, więc też prąd tej wody, ta moc będzie dosyć duża, ona będzie wymywać tej kamyczki, ale ona ma silny system korzeniowy, więc ona będzie tą glebę nam ładnie tutaj trzymać w tym miejscu. Dobra, to co mam robić? Mam tutaj zagłębienie. Kopać ręką, można zrobić dziurkę. Jak głęboko? Tutaj tak, już widzę piach. Mniej więcej tak, żeby ją wsadzić na takim samym poziomie, jak rosła w doniczce, czyli żeby glebę miała w tym miejscu. No. Ach. Ta-da, brawo. Jezu, miło coś zrobić w ziemi. Pierwsza wiązówka błotna w życiu. Dokładnie, żebyś wiedział. Wsadziliśmy ją tutaj. Dlaczego wybraliście akurat to miejsce? Bo tutaj powinna sobie dać radę najlepiej, bo jakby w każdym tym pojemniku będą trochę inne warunki. No bo wiadomo, woda na początku będzie się w tym gromadzić, będzie przelewać się do następnego i w końcu do tego na samym dole. Więc na tym samym dole będzie najbardziej sucho, a tu będzie najbardziej wilgotno. Dlatego będziemy dobierać rośliny tak, żeby sobie poradziły. Okej. Okay. Wytłumaczycie mi też właśnie, jak działają te wszystkie konstrukcje, dlaczego tutaj są duże kamienie, małe kamienie, kominki.
Tam pod tamtą rurą również jest duży kamień. Pewnie. Krótko, oczywiście duże kamienie służą temu, żeby rozbijać strumień wody, który spływa nam z dachu, jest najsilniejszy. No wówczas tak. ta frakcja drobna nie zostanie wymyta i nie zniszczy nam to ten nie strumień. Nie zrobi się tutaj wgłębienie, prawda? Dokładnie tak. Jeśli wody będzie zbyt dużo, no to wówczas kominek, a właściwie taka wywiewka, kryje rurę przelewową i nią pionowo w dół sobie nadmiar wody odpłynie. Ta skrzynia się wypełni cała i wówczas zacznie wypływać do skrzyni mniejszej. Tutaj może być już strumień dość solidny przy dużych ulewach, więc położyliśmy kamień. Woda spływa w dół tej skrzyni, znowu zabezpieczenie. Rura przelewowa i na końcu rura odpływowa do kanalizacji. Teraz zostało już tylko wsadzenie roślin do gruntu, a potem upięknienie tego wszystkiego, czyli wyrównanie tych folii, które Finish. Teraz może trochę straszą, ale na końcu już nie będą straszyć, nie będą tak widoczne. Także wsadzimy i dobra, potem już możemy chyba już zapraszać. Działamy. Dzielnych wolontariuszy. Tak jest, do roboty. Zaprośmy wolontariuszy. Przez wszechobecną betonozę coraz szersze tereny przestają być dostępne dla wody opadowej. Naszym zadaniem jest pomóc jej infiltrować ziemię, zatrzymywać ją w glebie, a dzięki takim działaniom jak zakładanie ogrodów deszczowych czy oczek wodnych w naszych ogrodach możemy odwrócić niepokojące prognozy na najbliższe lata, a sami będziemy cieszyć oko zieloną roślinnością pod naszym domem.